Tym razem w Yandere Simulator wracamy sobie do tematów paranormalnych, tak jak obiecywałam to już chyba z 3 tygodnie temu w tym odcinku. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. A w tym odcinku chciałabym wam opowiedzieć o tajemniczym duchu znajdującym się w jednej z damskich toalet w Akademii High School, co jest moim zdaniem naprawdę ciekawym tematem. Natomiast w drugim segmencie tego odcinka będziemy robić rytuał demoniczny, będziemy wywoływać tym razem demona ognia, tak więc jeżeli jesteście zaciekawieni, to zapraszam. No więc słuchajcie, przechodzimy sobie płynnie do pierwszego tematu, czyli do tematu właśnie tego ducha. Aby zobaczyć ducha właśnie w tej łazience, w tej toalecie właściwie, należy uruchomić aparat i należy, słuchajcie, zrobić zdjęcie. I właśnie tym sposobem ukazuje nam się duch zmarłej uczennicy. A co ciekawe, obojętnie z której strony wykonamy to zdjęcie, ten duch będzie zawsze patrzył w naszą stronę i to jest naprawdę przerażające. Gdy ja pierwszy raz zobaczyłam tego ducha w tej grze, to naprawdę byłam zesrana. Chociaż nawet wiedziałam, czego się spodziewać, to tak czy siak byłam po prostu obsrana. I pewnie się teraz zastanawiacie, oczywiście osoby, które jeszcze nie znają tego ducha, czyli to jest duch, dlaczego on tutaj jest, dlaczego akurat w tym miejscu, no i jaka jest w ogóle geneza tego całego ducha i jego pochodzenie, także słuchajcie, też wam spieszę z pomocą. Pod poprzednim odcinkiem z Yandere Simulator napisaliście mi wiele miłych komentarzy na temat segmentu z historią Kokoro, dlatego w tym filmie postanowiłam w podobny sposób opowiedzieć wam właśnie o genezie ducha z kibla. Jak możemy się dowiedzieć z anglojęzycznej Yandere Wiki, Phantom Girl, bo tak brzmi jej najszerzej przyjęta nazwa, jest duchem byłej uczennicy Akademii High School, zmarłej w roku 1989, w momencie rozpoczynania drugiego roku nauki. Jej śmierć jednak nie jest obojętna dla fabuły gry, ponieważ została ona zamordowana z rąk matki Ayano, która w nastoletnim wieku również miała crusha i konkurowała o jego serce z innymi dziewczynami, zupełnie tak jak jej córka aktualnie. Do morderstwa doszło we wschodniej damskiej toalecie na trzecim piętrze szkoły, czyli dokładnie w miejscu, gdzie teraz znajduje się widmo. Natomiast sprawcy nie ustalono, tak więc Ryoba Aishi nigdy nie poniosła konsekwencji swojego czynu. W przyszłości ma powstać pewien event, właśnie nawiązujący do tego ducha, w którym pewna osoba z klubu okultystycznego będzie próbowała się z nim kontaktować. Także czekam, aż się to w końcu pojawi. Mam nadzieję, że kiedyś w końcu się pojawi, no bo wiadomo, jak to wygląda z produkcją tej gry. Może nie spodziewajmy się zbyt wiele. Tak więc przechodzimy już do rytuału demonicznego i pierwsze, co oczywiście zrobię, to najpierw sobie porozmawiam z demonem ognia, żeby dowiedzieć się po prostu, co on ma nam ciekawego do powiedzenia. I żeby to zrobić, z tego co ja pamiętam, musiałam chyba po prostu zabić jakąś osobę, jakąkolwiek, po czym włożyć ten nóż do czaszki z powrotem. Sorki, mordo, naprawdę nie chciałam cię atakować, no ale jak trzeba, to trzeba. No nie, już jakaś tam leci do nauczycielki, to chyba to może trochę problematyczne być, ale dobra, wkładamy sobie już, słuchajcie, nóż do czachy i posłuchamy, co demon ognia ma nam do powiedzenia ciekawego. Słuchajcie, tutaj mamy oczywiście to samo, co było na poprzednim odcinku z demonami. Tym razem będziemy sobie rozmawiać z demonem ognia, czyli no, chyba wszyscy wiemy, o którego chodzi. Śmiertelnik, tutaj. Ciekawe. Chciałabyś użyć mojej mocy? Ha, ha. Aha, nie jesteś godna. Wróć, kiedy dowiedziesz, że zasługujesz na moją moc. Okej, dobra, więc wrócę, spoko, nie ma problemu. Abyśmy mogli sobie użyć mocy właśnie demona ognia, musimy ułożyć... mogłabyś stąd iść, koleżanko droga? Ja się chyba muszę przebrać, bo mi oni nie będą dawali spokoju cały czas. Jezus Maria, oni już po policję zadzwonili. Kiedy ja to zrobię wszystko? No ja nie zdążę teraz. O dobra, jesteśmy w klubie naukowym i tutaj musimy użyć tych palników do właśnie podgrzania tego naszego noża. Mam nadzieję, że tutaj mnie nikt nie widzi. No już zaczynają mnie zauważać. Bierzemy ten podgrzany nóż i wkładamy do czachy z powrotem. Very well. Have a taste. Fajnie to jest zrobione akurat. No i dobra, słuchajcie, teraz co robimy? Po prostu jak zaatakujemy kogoś tym nożem, to on się automatycznie pali. O Jezu, ta baba mnie nie zauważyła?
Jakim cudem ona mnie nie zauważyła? Ja myślałam, że ja zaraz dostanę szprejem po oczach i tyle z tego będzie. A tu się okazuje, że ona mnie nawet nie widziała. No dobrze. Niech będzie. Mi to nie przeszkadza, mi to wręcz pomaga, więc bardzo dobrze. Gdybym tylko miała trochę więcej czasu, albo gdybym tylko mogła zasejwować w tym momencie. No ale oczywiście nie mogę, więc dupa. Przeniesiemy sobie do pentagramu. Zobaczymy, na czym będziemy stali, gdy to wszystko przeniosę. Oj tam, dead body od razu. Już bez przesady może. O Boże, jeszcze ludzie z tego klubu. Kurde, sztuk walki będą mi się tu kręcili. Błagam, nie. No kuźwa, więcej was może nie było. A czy ja ciebie nie zabiłam już raz? A nie, dobra. No, zachciało mi się robienia tego bez cheatów, bo stwierdziłam, że z cheatami byłoby zbyt szybko i zbyt łatwo. No nie, mam 20 sekund. Nie ma szans, żebym to zrobiła. Nawet nie wiem, kogo bym miała zabić, żeby było najbliżej. Chwila. Nie ma policji? Jak nie ma policji, to super. To ja mogę to dokończyć. Tu się nic takiego nie dzieje. Nie musicie wzywać nauczycieli, a już tym bardziej policji. Dobra. No i dobrze, słuchajcie, zamieniliśmy się po prostu w jakąś, nie wiem, boginię ognia w tym momencie, czy tam demonicę, jak zwał, tak zwał. I słuchajcie, co my możemy robić w takim stanie? Możemy robić na przykład coś takiego. O, tutaj mamy Osanę i Raibaru. No, szkoda by było, jakby się wzięły i spaliły. Ojoj. O, Pixie Star. No, witam cię, kochana. A ja bym chciała jakąś większą grupkę. No, tutaj same pojedyncze osoby są. No, nie, Menda z telefonem. Ty też lecisz. O, a nie, to jest w sumie ta milsza Menda. No, ale dobrze. Was tu jest zawsze tak dużo. No, witajcie, kochani. Jezu, uwielbiam to naprawdę. Co się tu na dworze dzieje, kochani? Zobaczmy. O, wy tu jesteście. No właśnie. Nie. Ty mi nigdy kluczy nie chcesz dać. Już cię nie ma. Ej, wiecie co? Ja nigdy nie próbowałam zakopywać ciał tutaj, a wydaje mi się, że dało się zakopywać ciała w ziemi. Ja to muszę sprawdzić w tym momencie. To jest idealna szansa po prostu. Weźmy sobie te klucze, jak już tę babę sobie tutaj zabiłam i zobaczę, jak to działa. Czy ja mogę to rozkopać w jakiś... O, fuck. Jezu, będziemy zakopywać ciała. Boże, cudnie. I weźmy sobie na przykład tą panią, koleżankę naszą. Chyba jest git. Trochę jej ręka wystaje, ale wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Nie wiem, zobaczymy zaraz. O Boże, jest! I co, po prostu ją zakopałam? Jezu, boskie, cudowne. O Jezu, tak, Pixie Star, mam cię. Ciekawe, czy oni zareagują, jak ja te ciała tak będę tutaj sobie przenosić. Czy oni coś zrobią mi? Po prostu uciekają, no dobra. Pani pielęgniarka coś zauważyła. O Boże, a pielęgniarkę też chciałam zabić. No dobra, już trudno. Nie wiem, co ona teraz zrobi w sumie. Czy pielęgniarka będzie w ogóle uciekać ze szkoły, jak zauważy coś takiego? Nie wiem totalnie, co pielęgniarka będzie robiła, ale dobra, nieważne. Teraz zakupujemy, kochani, Pixie Star. To za te wszystkie bany, które mi dała. Ojejku, kiciuś! Jaki słodki kiciuś! Hejka! Ja, on się na mnie patrzy! Jaki słodziak, no nie mogę! Dobra, nieważne, idziemy pogrzebać kolejną. Ej, Jezu, wiecie, co by było fajnie sprawdzić? Bo oni czasami mają tutaj jakieś zajęcia pływackie. Czy gdybym ich tak potraktowała tym ogniem, to czy by się zapalili w tym basenie? Ja to sprawdzę, bo teraz nie mam jak. Aha, pani pielęgniarka jest tu, więc ona zobaczyła, że są spalone ciała i totalnie nic nie zrobiła, ani nie uciekła, ani nigdzie nie zadzwoniła. To niezła pani pielęgniarka. Cześć, kochani, a wy co tutaj robicie? Ta se siadła z powrotem do tej ławki. Ja pierdzielę, nieśmiertelna jakaś jest. I ja nic nie mogę z nią zrobić. A tymczasem ja się już z wami żegnam. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca, do następnego i pa, 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 pa.